Cześć. Zapraszamy Was na nasz fanpage Urbex Masa, jak i na nasze grupy na Facebooku Opuszczone Obiekty i Zapomniane Miejsca. Pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Cześć, w następnym filmie dziś zwiedzamy znowu, to jest Andrzejem, który prowadzi Facebooka Opuszczone Zapomniane Miejsca. Dziś znajdujemy się w opuszczonej szklarni i przylegającym do tej szklarni domem. Tu w tym pierwszych filmach to kręcimy tutaj najpierw w tym domu. Patrzcie, ile to jest pajęczyn. Tu chyba Andrzej nawet mógłbyś jakiś pokój dziewczynki jakiejś. Bo takie pokolorystyczne można tak stwierdzić. Nie? Ale tutaj już zapachy nie te. To już jest bardziej żulowy. Tak, pełno alkoholu. Trzeba też jakieś papierosy, jakieś tabletki. To jest domek, przypomnijmy, to jest domek piętrowy. Szału tutaj akurat tak nie ma. Zobacz, jakie przyzdobione drzwi w panterkę. No to mówię, nawet musiał naprawdę być jakieś dziewczęce pokoik, wiesz? Po tym wystroju widać. Tutaj z tego pokoiku dziewczęcego przechodzimy do kuchni. Kuchnia też taka. Zbyt dużych rozmiarów ona nie jest. Coś tam jeszcze w niej to zostało. W lodówce coś tam widziałeś? Nie. Pustki. No a tu taki mały przedpokoik. Z przedpokoju spójrzmy. Tutaj to była łazienka. Też taka malutka, no kibla wam nie będę pokazywał. Widziałeś ten kibelek? No, nie będę, kurde, bo już mi się wszystko co do góry. No i tutaj co? Tak, no i tutaj mamy następny pokoik, taki większy z balkonem. Jak widać. To jeszcze stoliczek chyba był na telewizor. Co tu jest z Panem Bogiem? Modliternik, tak? Panem Bogiem, tak, modliternik. Jeszcze reszki grzejnika. Tu jak widać jeszcze jest żelazko. Pełno świeczek. No to by zdał nam kurczę przygotować, nie? To na pewno, tak, na pewno, bo to widać po tej pościeli, nie? To jakieś na pewno jakieś witaj plusa. Zamki, nie zamki, jakieś stożyczki. Nic takiego. Nic ciekawego tutaj nie ma. Czy nie zajdzie, czy to jest mydło? Zobacz. Bo tak, to jest mydło. Tak, to jest proszę. Bo to jest... bezdomny chyba dbał higieny, co? No, nie, wydaje mi się, że chyba nie. Wydaje mi się, tak. Buciki, no, buciczki, adidasy, tak, tak. Następne. Tak nie będę... No. Lepiej zostawmy tam, że idziemy dalej. Dobrze, tutaj mamy te piętro zwiedzone. Tutaj wychodzimy z tego mieszkania. Tutaj jest taka malutka klatka schodowa bodajże. Tutaj mamy takie różne graciarnie. Ale przyuważ, że hełmie butów. Tak, ale zobacz te buty, jakie zobacz stylowe. Zobacz to. Kurde. Gdzieś? Na dancing, jak znalazł, nie? Trzeba dziewczyny się spytać. Ale zobacz, ile tu podobają się. Tak. Kolor do wyboru normalnie. Ale tutaj dawno chyba nikt już nie wie, bo tyle pajęczy. Tak, widać nawet, no. A więc widzimy tą część tego domu tutaj. Cześć. Hej. O, tutaj mamy tak samo, widać, że pełno. Wózki, tam jest ten wózek. Gdzie masz? Aha, tutaj. Podskazuje się. No, dużo dziecięcych właśnie rzeczy jest widać. Co tam masz? Co tam znalazłeś? Zobaczcie, jakie trzy. O Jezu, jakie starodawne, co? Jeszcze jeden jest. To mi wygląda takie ortopedyczne, no, powiem. No. To są ortopedyczne, słuchajcie, czy to nie są ortopedyczne? Takie chyba zwykłe. To są sandałki z lat 80. No. Lata 80. Zobaczcie jeszcze jakie. Ale już jak w jakimś stanie, ale nie? Słuchaj, chociaż wiesz co, poczekaj. Poczekaj. No bo zobacz, tak, już to mniej więcej tył jest. Ale to jakie eleganckie. Oj. Chcecie? Na wesele. No. Nie, faktycznie, to są jakieś typu ortopedycznego. Tak, widać, no. Bo to jest tak sztywne. Bo tam nawet wiesz, blaszka może być jakaś, wiesz? Albo inny, ale nie, no, może być jakaś ta blaszka, wiesz? Albo ogólnie usztywniane, nie? Może usztywniane mogą być, tak. Tu dużo jest dzieci, tych bucików. Ja tu przejdę, zobaczę, pokażę. O, tutaj mamy misie. Tak, następne tutaj są. I tu budki w pełni. Pokażę, o, widać. Widać. Nie, dużo właśnie tu jest rzeczy takich właśnie no. Dziecięcych. A tutaj nie wiem, czy to może być jakiś składzik taki, co? Bardziej, czy jakiś warsztacik może? Albo składzik na drewno? Nie, bardziej warsztat taki. Taka spiżarka w sumie można to tak nazwać, nie? Na pewno zobacz, ile tych pajęczy tutaj jest. Ale wiesz co, ci powiem, tak? Tam jeszcze jest obok. Patrz, bo no tu jest wejście na górę i to tak? Jest w dół.
Aha, z drugiej strony. Nie wiem, czy tam jest to. No dobra, zobaczymy. Pokażemy widzom wszystko, co tu można zwiedzić. Aha, tak, no ja, rzeczywiście. Może z tej strony jest wejście, wiesz? Zobaczymy. Najwidoczniej. A tam u góry co? Tylko dwa pokoje były? Kuchnia i łazienka, tak? A czekaj, tu jest chyba jakieś wejście? Wejście jest, to się sprawdzi. Są pokrzywy, tak? Nie, nie, myślałem, kurde. No w krótkich spodenkach jesteśmy, to no sobie... O, patrzcie. Patrzcie, następne wejście. Następne wejście, trzeba uważać. Bądź ostrożny, tutaj no wiesz. Tak, następne wejście do następnego domu. O, tutaj chyba bardziej taki jest widać większy, ale nie wiem, czy on tutaj... Zobacz, łazienka chyba nawet mogła być w remoncie, ale już nie dokończona, widzisz? Za wszystkie rury pociągane, widzisz? Tutaj? Tak, zaczęli, ale chyba naprawdę nie zdążyli. Chyba nie zdążyli, faktycznie. Dobra, tutaj co mamy? Patrz jeszcze, jakie to jest zdobienia. Te... To było chyba na podłogę bodajże, nie? To są takie parkietowe. Parkietowe, nie? Tak. No, to sobie na ściany zamontował. Dobra, tutaj przejdźmy do jakiegoś dużego... O, tutaj też ja bezdomny koczuję. Jeszcze zapach tutaj jeszcze w miarę znośny. Okno otwarte, tak. No, chociaż jeszcze ciepło jest, nie? To i tak nam jeszcze jakoś w miarę można tutaj chodzić, zwiedzać. Dobra, przejdźmy teraz do... Tutaj coś masz? Tutaj chyba przesuwanie. Pustki. Pustki, meble też takie z lat... Tak, to są wszystko lata... 70. No, 80-80, tak. Ale to najpożądniejsze meble były, nie? Zobacz, weź teraz współczesne meble. Tak, ale zobacz, współczesne meble teraz weź, nie? Zobacz, jak one już były dawno zniszczone, nie? A zobacz, tu jest wilgoć. Tak, tu jest wilgoć, tak. Tu jest wilgoć. Dobra, teraz przejdźmy do kuchni. No, kuchnia też mamy, ale... No, no. Tutaj najwidoczniej 2 godziny tu mieszkały, nie? Tak, no to widać. Butelki jeszcze tu w szafkach. Gdzie? Pokaż. Tutaj. Aha, tak, buteleczki są, no. Kubek, nie kubek? Tak. Nawet kabina z majstrowami. Proszę. A tutaj następny pokój. A, tu dziecięce widać nawet po mebelkach, no. Po kolorze nawet. Czyli to taki domek w sumie nawet i duży, ale bardzo małe pomieszczenia są, nie? Tak, no. Strasznie. A tutaj chyba bez domu zamieszkuje. Chyba tak, wiesz, bo tutaj... Dobra. Dobra. To co, a gdzie my tam w sumie tak. Idziemy dalej, nie? Idziemy dalej. Dobra. Tak? Gdzie piwnica? Zaraz was zaprowadzę. Ja już odczaiłam. Dobra, zobaczymy do piwnicy, jak się zmieścimy. A, tutaj, tak chyba? Tak, tutaj jest wyjście. Damy radę tutaj wejść, czy? Damy, musimy. Dobra, wchodzimy do środka. O, to taka kotłownia bardziej, nie? Tak, kotłownia. Tak. Magazyn. Tak. Zardzewiałe, te regały są, nie? No. Całe. Zobacz. Podstawa od starego wiatraka. A tak. Rosyjskiego. Jak myślisz, gdzie jest jeszcze woda? Gdzie? Nie, już raczej chyba wyłączona, powiem ci, wiesz. To słuchajcie, ogólnie te szklarnie należały do... Ten dom w sumie należał, bo na terenie w sumie szklarni jesteśmy. No leżał na terenie. To było najwyraźniej właściciele mogli tutaj mieszkać, nie? Możliwe. Albo wynajmowali ten cały dom. Dobra, przejdźmy. Przejdźmy dalej, zobaczymy co dalej tu się znajduje. Dobra. Jakieś dzieci słyszę? Jakieś dzieci słyszę? Tam. A, bo tam są należne domy, jakieś to tak. Dobra. Oj, muszę uważać na baterię, żeby mi się całkowicie nie rozładowała. Jeszcze chcemy zmienić jeszcze parę miejsc. No ale dobrze. Sprawdźmy tutaj. Zobaczymy, czy tu coś jest ciekawego. No to w sumie też jakiś... Widzimy mały domek. W sumie tam już nie będę dalej przychodził, bo widać, że są tutaj pustki. Ale tu widzimy, jak nawet z daleka, że tu mogła być kuchnia po lewej, a po prawej stronie łazienkę. No i tutaj, jak widzimy, pełno doniczek na
nasadzonki. No, muszę uważać lepiej. Położę słoik z wił. Dobrze. Zamkniemy tak jak było. I przechodzimy teraz w tą stronę. Tutaj wychodzimy z tego domu. I chcę wam pokazać te wszystkie szklarnie, które tutaj są. Wcześniej już byliśmy sprawdzić ten cały teren, czy jest bezpieczny. I wam powiem szczerze, że w tych szklarniach nie da się oddychać. Jest tam tak gorąco. Ja wam poświęcę się i wam pokażę. Wejdę tutaj do środka. Chcę wam pokazać, ale naprawdę tam jest powyżej 50 stopni. No jak to w szklarniach. Naprawdę jest tak tam duszno, że te 8 co wytrzymałem. Tutaj patrzcie, mamy jeden samochód, a to jest jeden z kilku, bo tam jeszcze są oprócz tego trzy jakieś samochody. Tu mamy Voyager. Patrzcie. Nie wiem, czy jakiś też mechanik był, czy to było samochody właścicieli. Spójrzcie. No niestety już środek taki w nie najlepszym stanie wypruty, no ale są gdzieś w takich opuszczonych miejscach. Dobrze, przejdźmy. Tutaj ja nie będę wam pokazywał całej szklarni, bo naprawdę jest tak tam gorąco, że nie da rady wytrzymać. Dobra, wchodzimy tutaj. Spójrzcie. Och, jest strasznie duszno. Dobra, ale wam chcę jeszcze pokazać tutaj dla pracowników taką stołówkę. Tu patrzcie. Przepraszam, że tak zdycham głośno, ale tutaj naprawdę jest tak gorąco. No i szybciej chodzę i szybciej się męczę. Patrzcie. Tu jest naprawdę dużo tego miejsca na te sadzonki. Patrzcie, ile tego, jakie to jest wielkie. Dobrze, przejdźmy. Tutaj wam pokażę. Tu była taka stołówka dla pracowników. Tutaj schodkami wyżej byśmy przeszli. Tutaj raczej bodajże tu była może jakaś kuchnia, jakiś pokoik może mały. Tak samo mamy małego grilla, taką a la mikrofalówkę. No i tutaj duża łazienka. Tu jeszcze ciuchy robocze. Przepraszam, że tak też tutaj tak szybko chodzę, ale naprawdę. Bo się powtarzam, to jest strasznie, strasznie duszno. Strasznie gorąco. No i tu mamy wszystkie te silniki do wody na nawadnianie wszystkich roślin. Dobrze. Tą część już tak na szybko zwiedziliśmy. Gdyby to było bardziej chłodniej, może wam tak wszystko wam pokazał. Przedstawiam wam jedną z maszyn. Bodajże tutaj wsypywało się ziemię. Ona szła tutaj tędy. Tutaj były doniczki. One chyba poszły po tej linii. Tu piach został wsypywany. Tak samo tutaj. Tu najwidoczniej były podajniki. Jak się nie mylę. Mamy cały, patrzcie, cały tutaj sprzęt. Nawet gdyby był tutaj prąd, może nawet i by mogła ta maszyna odpalić, ale też tak nie chcę próbować. Dobrze, przejdźmy szklanik dalej. Ale tu jest gorąco. Boże. Dobrze. O, tu już jest lepiej. Dobrze, teraz wam chcę pokazać dalszą tutaj część tej szklarni. Tam jeszcze, tam dalej pokażę palcem, nie wiem czy widać. Tam jeszcze są oprócz tego trzy samochody. Jeszcze jakiś sportowy. Chyba bodajże Volvo jeszcze i Ford Focus. No to mnie do zobaczenia tam przy tych samochodach. Dobrze, już znajdujemy się po drugiej stronie. I patrzcie, tutaj mamy na samym dzień dobry, mamy tutaj dwa samochody. Volvo. I tutaj bodajże Clio. Tak, to jest Clio. Ale Clio widać, że jest przerobiony na sportówkę. Spójrzmy wnętrze tego samochodu. Spójrzmy. Cały środek jest powyjmowany, jak to w rajdowych samochodach, ale patrzcie jeszcze te siedzenia. Siedzenia z parku. Patrzcie, jak one mają pasy wzmacniane. Solidne pasy. Strasznie sztywne te siedzenia są. Spójrzcie, tu jakieś mamy tak samo jakiś zegar. Mam nadzieję, że jeszcze więcej tych chyba zegarów było. Nie wiem, ile miał koni, ale naprawdę robi robotę. Szkoda takiego samochodu. A tutaj po drugiej stronie mamy Volvo. Volvo S60. Patrzcie jeszcze jaki stan już z zewnątrz, to jest tragedia, ale środek wam powiem szczerze, jeszcze taki jest w miarę, nie?
Spójrzcie, widać automat, podłokietnik, skóra w środku. Coś mamy w schowkach? Nie, w schowkach jest pusto. Tak, też podłokietnik chyba tam jest, nie? Bodajże. Tak, zobacz. Same skóry, ale teraz tak jechać, nie? W skórach, w lato. Ja dziękuję bardzo. No dobrze, tutaj teraz przejdźmy. Te drzwi z góry wam mówię, że od razu one są zamknięte. Nie będziemy tutaj też wchodzić. Ewentualnie wam pokażę te wnętrze przez zbitą szybę. Odsuniemy tutaj ten wózek. I spójrzmy, tutaj jest pełno doniczek. Nawet tutaj był chyba magazyn tutaj na takie właśnie rzeczy. Patrzcie jeszcze, ile tutaj tego wszystkiego tutaj. A tam dalej to jest biuro, też wam pokażę, ale też przez szybę, bo tutaj wejścia akurat nie ma. O, tu na wprost mamy jeszcze jeden samochód Forda. Teraz spójrzmy na tego Forda jeszcze. Zobaczymy, czy jest on otwarty. Nie, zamknięty. Zobaczymy z drugiej strony. Przejdźmy. A, tu siebie nie ma, to mogę wam tutaj środek samochodu pokazać. Spójrzmy jeszcze. W sumie taki środek w miarę, no bo bałagan nie jest, no to co chcieć. Ale jeszcze nic też nie wyprute. No i patrzcie, nie wiem, czy tak będzie widać przez tą szybę, jak to wszystko wygląda. Spróbuję tak maksymalnie przybliżyć wam. Tutaj tak samo, nie wiem, czy tutaj była poczekalnia, czy raczej jakieś główne biuro obsługi klienta. Tu tak samo jakiś stolik z piłkarzykami, jakiś koszyczek dziecięcy na wprost. Na wprost też jakieś chyba główne biuro prezesa, nawet nie, sądząc po tych fotelach, po tych kanapach. No wiesz, może prezesowej. Prezesowej też może być, nie? Przeważnie zawsze prezesi mają wygodę, nie? Co tutaj jeszcze jest? Została tylko obręcz z siatką do koszykówki. No i patrz, jakie to jest duże. Naprawdę robi to robotę. Więc dobrze, zwiedziliśmy ten cały tutaj ten kompleks cały z domem i przynależący do tego domu szklarni. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam was do komentowania, subskrypcji, jedynie ewentualnie, jeżeli coś przy opowiadaniu się pomyliłem, można mnie zawsze poprawić w komentarzach. No to co, dziękuję bardzo za oglądanie, no i do następnych moich filmów. Na razie, cześć!